being honest, it might have been a nightmare. To anyone who might care. Siema, no, jestem tutaj w kolejnym materiale. Co sądzę o... Co sądzę o... I to będzie... 9 materiał. Wiem, że było ich, jest ich więcej, ale pominęłem numery 9 w liczeniu i nie ma filmu z tej serii z numerem 9, dlatego ten będzie 9. A tematem tego odcinka będzie Wilk Superboya, ponieważ lubię zwierzęta i kiedy oglądałem Ligę Młodych, pierwszy, drugi sezon w Polsce po polsku i trzeci na stronie za granicą i będzie czwarty i zobaczyłem, że Wilk cały czas jest w Lidze Młodych jako pies Connera. To stwierdziłem, że skoro jest tam nadal, a jest moim ulubionym zwierzakiem, no to nagram o nim film. Historia Wilka jest taka, że Conner, czyli Superboy, który wygląda tak, znalazł go na jednej z pierwszych misji na bagnach doktora Mózga, który współpracował z Ligą, najpierw z Ligą Cieni, a potem z Ligą Niesprawiedliwych, gdzie na tych bagnach robił testy na zwierzętach, na zwierzętach z dżungli. No i Conner uratował Wilka i od tej pory Wilk jest w bandzie Ligi Młodych. W czwartym sezonie podobno ma mieć znowu większą rolę, tak jak w pierwszym i drugim. Wilk wygląda ogólnie tak. Trochę się zmienił od czasu, kiedy ja go poznałem, ale to zobaczycie jego poprzednią wersję na miniaturce. No i cóż, jeżeli oglądaliście Ligę Młodych i lubiliście postać Wilka, albo lubicie, albo chcielibyście mieć takiego Wilka w domu, to dajcie znać pod tym komentarzem, dlaczego akurat Wilk, czemu akurat biały, a nie na przykład, nie wiem, bursztynowy, bo wiemy, że w animacjach wszystko się może zdarzyć. Więc jeśli ktoś lubi postać Wilka, łapka w górę, komentarz. Jeśli ktoś lubi Ligę Młodych, tak jak ja, to napiszcie lubię Ligę Młodych w komentarzu, albo postawcie w komentarzu lajka, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, see ya!